piątej rano wyszedłem tutaj, żeby złowić rybę. Siedzę, patrzę nad tą rzeką. Rzuca się ryba jedna za drugą. Ławice ryb chodzi. Zarzuciłem wędkę i czeka. Hak taki wielki jak na rekina. Bo mówią, że tu jest rekin duży taki. Wczoraj widziałem rybę tutaj gdzieś płynącą tuż, tuż pod powierzchnią, to się wystraszyłem. Może z 1,20 m. I potem 15 minut później widziałem rybę takiej wielkości, może z 40-50 cm przepływającą blisko koło mnie. Myślałem, chociaż tą 45-centymetrową by złowił. W tej chwili mam złożony wielki haczyk, kawał ryby, świeżej od taki kawałek. I widzę, no jest ruch niesamowity na wodzie, ale czy coś tutaj się złowi? Może? Znaczy śniadanie nie będę jadł. Przydałoby się coś złowić. Nie wiem. Wczoraj rzucałem błyskiem, to błysk został na drzewie, a wędkę porwałem. No, mam drugi błysk w zasadzie w samochodzie, tylko nie wiem, czy użyli go, czy nie. Komarów nie ma. Słyszę coś. Muzyczny jeden tu był. Chciałem go wypędzić. Ale ryb jest tu pełno, tylko jak je złowić?